Defending Stalingrad. For the Motherland. Tutaj mam wrażenie, że ona jest troszkę lepsza niż SU-11 ze względu na to, że ma airspawna. Teraz dwa. Też po tato launchery, ale jakby mocniejsze. No ale mniej skręca, to na pewno. A, no i mieszkanie gotuje się na 100%. Można latać na 100%, nie na te pierdzielone 99. I każdą meszką właściwie gra się tak samo. Tylko ta jest naprawdę niezła pod kątem nawet RRB. A, bo wszystkie A2D1 jakie by były, to będą u nas, okej. Czyli Aptyr, dobra. To poczekam na naszych na pułapie. Ważne jest, żeby nie wiązać się od razu meszką w konflikt z całą grupą, tylko właśnie meszka jest do wyłapywania już takich wziętych walką. W sensie ewentualnie przechwytywanie bombowców, to jest dobra rola dla tej meszki. No i nigdy powyżej 5 km, bo przestaje skręcać. Między 3 a 4. Najlepiej się czuję. Papieżowa jest? O. Nie zauważyłem. Kurde. No to pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Okej. Co my tu mamy? Parę migów dziewiątych, J-29 jest straszny. Ale gdybym wleciał mu na dupę, to będzie łatwo. Dobra. Krótkie serie, to na pewno, bo te działka lubią się przyciąć. Dobra, nie kradniemy. I tak dwa ładne fragi nam weszły. Trzeci ładny frag. Zajebiście. No i meszką też trzeba polatać, bo na początku jest troszeczkę wkurwiająca. Dobra, tego ona góra na może pierdolniemy. Czwarty frag, będzie as. Gdzie jest ten mig? Dobra, tu. Czad, będzie as. O, nie będzie asa. Nie będzie asa, ale cztery fragi, łatwo. Ładny meczek, dobrze siadło.
Tylko mówię, z Meszką się trzeba obyć. I uczy pokory. To na pewno uczy pokory. Ale jeszcze ammo mi zostało, to też dziwne, bo zwykle nie zostaje mi aż tyle ammo. No, graliśmy 4 fragi, wybiłem Meszką tą dywizjonową.